W projekcie Alter Ego biorą udział zarówno designerzy, jak i architekci wnętrz. I są to ludzie o bardzo różnych biografiach, różnych doświadczeniach, potrzebach. W moim wypadku punktem wyjścia do projektowania stołu Plato był fakt, że w czasie pandemii musiałem nagle zacząć pracować w domu. Choć wcześniej bardzo dużo podróżowałem, bardzo dużo czasu spędzałem też w mojej pracowni. A tu nagle okazało się, że laptop, myszka i różne rozsypane, wydrukowane projekty zaczęły przejmować przestrzeń mojego własnego mieszkania. Właśnie dlatego postanowiłem zaprojektować stół, który pozwala na wprowadzenie rytmu dzielącego pracę od chociażby jedzenia obiadu. I jest to możliwe, dlatego że stół ma dwa poziomy. Do wewnętrznej przestrzeni mogę schować wszystko to, co akurat przeszkadza w jedzeniu chociażby spaghetti, bo jednak wolę zjeść makaron niż kable od mojego laptopa. Mogłem zaprojektować grafikę, która nawiasem mówiąc odnosi się do jednego z moich ulubionych motywów graficznych, czyli wykrojników z magazynów na temat szycia.